Serdecznie witam Państwa na uroczystej gali kończącej 24. edycję programu promocji kultury przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play. Po latach wracamy do wnętrz Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestniczymy w konkursie Przedsiębiorstwo Fair Play od ponad 20 lat. Muszę tu w tym momencie zaznaczyć, że dzisiaj odbieramy główną nagrodę w tym konkursie i nie odbierzemy jej po raz pierwszy, bo to już po raz piąty w ten sposób nas nagrodzono. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że staramy się łączyć biznes mocno z działalnością społeczną. W tym roku zdobyliśmy nagrodę główną, statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play 2021. Zawsze staramy się dbać o człowieka, dbać o środowisko i dbać o wszystko to, co nas otacza, bo wspólnie możemy zawsze stworzyć coś większego, coś, co pozostawimy kolejnym pokoleniom. Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play jest uwieńczeniem naszej pracy. Przede wszystkim nagroda specjalna za działalność innowacyjną jest dla nas szczególnym wyróżnieniem. Będziemy mieli zaszczyt w tym roku po raz pierwszy odebrać certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play. Rok 2020 był pełen planów. Pandemia nie pozwoliła nam ich zrealizować wszystkich w pełni. Musieliśmy podjąć szereg decyzji i w tym wszystkim nie mogliśmy zapomnieć, że po drugiej stronie naszych rachunków, naszych kontraktów, naszych umów stoją ludzie, wobec których zawsze byliśmy fair. Wszystkich zachęcam do tego, aby grać czysto, z poszanowaniem konkurencji, z poszanowaniem odbiorców, dostawców. Wtedy sami będziemy się czuć bardzo komfortowo i będziemy mogli mówić, jesteśmy fair play.